Przegląd snapshotów na moim kanale pojawiają się kilka godzin po wyjściu właśnie takiego snapshota, najczęściej w środę. Więc jeżeli interesuje Cię zawartość tego, jak i następnych snapshotów do najnowszej aktualizacji Minecrafta, koniecznie zostaw subskrypcję na moim kanale. Z góry dziękuję i pozdrawiam. Mike. Witam, jestem Mike, a to jest kolejny przegląd snapshota na moim kanale, a dziś snapshot o numerkach 21W07A. Jest to kolejny dość duży snapshot dla Minecrafta 1.17. Dodał on nam nowe bloki, dodał on nam nowe teksturki i kilka bardzo fajnych zmian. Dlatego jeśli ten przegląd Wam się spodoba, zostawcie tutaj ogrom łapek w górę, bo pod ostatnim przeglądem, za co bardzo serdecznie chciałbym Wam podziękować, zostawiliście aż 88 łapek w górę. Bym był niesamowicie zadowolony, jakby no chociaż ponad połowę udało się dobić i pod tym przeglądem. A teraz bez zbędnego gadania, chciałbym Wam jeszcze tylko przypomnieć o subskrypcji, bo lecimy po 500 subów. Zapraszam Was wszystkich do oglądania. Został dodany Grimstone, a także wyroby z niego w postaci schodków, półbloków oraz murków. Również został dodany wypolerowany Grimstone, a także wyroby z niego w postaci schodków, półbloków oraz murków. Oczywiście normalnie w craftingu czy w przycinarce możemy sobie taki wypolerowany Grimstone wytworzyć. Zostały również dodane cegiełki z Grimstone'a. Nie możemy ich jednak stworzyć, ale posiadają następujące wyroby w postaci schodków, półbloków oraz murków. To samo tyczy się Grimstone Tills, którego nie możemy sobie jeszcze skraftować, ale posiada on swoje wyroby w postaci schodków, półbloków oraz murków. Został dodany też Grimstone rzeźbiony. Oczywiście na tym Grimstone widnieje twarz Wardena. W dół od kratki 0 generuje się Grimstone. Praktycznie cała powierzchnia od kratki 0 jest pokryta Grimstone'em oraz andezytem. Oczywiście naturalnie występują tam też rudy. Zostały dodane ciemne jaskinie. Generują się one tak jak Grimstone, czyli od zerowego poziomu w dół. Znaleźć tam możemy dość duże plamy z andezytu. W razie potrzeby kopalnie mogą być podczepione do sufitu łańcuchami, co jest kolejną genialną funkcją i kolejnym genialnym urozmaiceniem dratek struktur. Wróćmy jeszcze do Grimstone'a. Możemy go wydobyć przy pomocy każdego kilofu w grze, czyli od drewnianego do netherite'owego. Grimstone'a możemy, podobnie jak z Blackstone'a, który został dodany w Minecraft 1.16, skraftować kamienne narzędzia, a także piecyki oraz statywy alchemiczne. W ekwipunku w trybie kreatywnym sekcja z Redstone'em została posegregowana. Zostały zmienione teksturki złota, żelaza, węgla, a także redstone'a. Dla wielu graczy, dla wielu osób może to być bardzo kontrowersyjna zmiana, jednak ja uważam, że taka różnorodność w Minecraft od bardzo, bardzo dawna, że tak powiem, była przeze mnie, oczekiwałam takiej różnorodności, no i wreszcie coś takiego, że tak powiem, się stało, że każda ruda będzie miała jakieś tam swoje inne ułożenie tych pikseli. Koniecznie w tym momencie możecie też się podzielić, co wy o tym sądzicie, no i napisać komentarz, czy podobają wam się nowe teksturki rud, czy też nie. Ogromne jaskinie, które zostały dodane w ostatnim snapshocie, delikatnie rzadziej będą się teraz pojawiać. Zmieniono generację rud, aby dopasować ją do nowej wysokości świata i dodać więcej strategii do ich wydobywania. Jeszcze oficjalnie, z tego co wiem, nie za bardzo to chce działać, ale teraz na ekranie możecie zobaczyć jakby screen od deweloperów, który dostaliśmy. No i, że tak powiem, możemy tam sobie zobaczyć, od jakiej wysokości do jakiej będą generować się diamenty, redstone i wszystkie inne rudy. Moim zdaniem jest to zmiana na plus. Poprawiono generację diorytu, andezytu i granitu na taką, jaką teraz widzicie na ekranie. Będą się generować rzadziej, ale w większych złożach, co jest moim zdaniem też bardzo genialną opcją, bo jeżeli chodzi o chodzenie do kopalni i szukanie diamentów, no to gracze będą mieć mniej zasypione ekwipunki. Twierdze, przez które dostajemy się do endu, są teraz w większości otoczone kamieniem.
Myślę, że dzisiejszy przegląd Wam się spodobał, jak i sam snapshot. Jeżeli tak, doskonale wiecie, co robić. Zostawcie tutaj dużo, a zresztą wiecie, czego macie zostawić tutaj. Ogrom pod tym przeglądem. Nie będę Wam już o tym przypominał, mówiłem o tym na wstępie. No i, że tak powiem, możecie też napisać komentarz z opinią, co sądzicie o tym snapshocie. W mojej opinii jest on genialny i oby takich więcej. A ja nie zabieram Wam więcej czasu, przypomnę tylko subskrypcji, bo taki mój cel jest bicie bodajże do kwietnia tych 500 subskrypcji. Może się uda, zobaczymy. A ja nie zabieram Wam więcej czasu, dziękuję Wam wszystkim za oglądanie. Ja byłem Mike, trzymajcie się i pa pa!